Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Gothic 2 Noc Kruka. Słuchajcie, jesteśmy w tym, nie wiem gdzie, jak to się nazywa, kopalnia, zawsze zapomnę, goni nas czarny warg, więc trzeba, o nie, i skończyła mi się podka, to jest absolutnie fatalna informacja, po wczytaniu, ojojoj, tragedia. Nie wiedziałem, że jak się wczytuje, to się traci potkę, kurwa, kto mógł wiedzieć, słuchajcie. Kto mógł wiedzieć? Dlaczego jakoś, kurwa, zbagować, czy coś takiego, bo nie wiem, jak inaczej. To bardzo wam powiem. Nie, jest absolutna tragedia. Znowu jedna z tych głupich bestii. O, ale se zapis zajebałem. No niedobrze. Chciałem fajnie zacząć odcinek, a tu się okazuje, że mi jakiś kurwa wilk goni mi zajebał kopa. Jest kwas jebany. Dobra, dożuję, doszmaster. Flum. Zajebiście mi idzie na razie. Dobra. O! O! Ale odcinek fajny, słuchajcie, no to właśnie niestety zdarzyło się jak zdarzyło, ale powiem wam, pykam sobie poteczkę, to szybciutko tutaj się znalazłem, potki są małe, na speeda. Dobra, dodge the bullet, kurwa mać. No szybko spierdalamy. Nowa saveik. Tu będzie w pytkę save'ik. No, save'ów nie naprawiłem, więc nadal się save'ułem 3 godziny z jakiegoś powodu. Ale myślę, że to jest najmniejszy problem. Dobra. Niestety rycerz się zbugował, ale... No, koniec z tobą, bestia. Zajebiście. Tam były jakieś zwoje. W sumie to się cofnę, bo tam może być coś... Tam mogą być jakieś ciekawe zwoje. W ogóle tak się czuję przymulony dzisiaj. Tragedia. W sensie chyba za długo spałem, a ponadto wstałem o tej, o której wstałem. Czyli w nocy. Więc się dziwnie czuję. No, strasznie dziwnie się czuję. Muszę jeszcze jeden ten odcinek i... I ponazywam normalnie odcinki na OBS-a, tak jak w poprzednim odcinku mówiłem. I na dzisiaj wystarczy, dzisiaj sobie pyknę dwa odcinki i tego, i ponazywam to skrzydła, pazury, proszę, kość goblina. Możemy się, o skórzany mieszek, módl się. I co? 10 sztuk złota dorzucimy. Proszę. Moje punkty trafią nie jeden pokczamp. Ja bym ten skórzany mieczek chciał. Tam z tyłu. Oj, tak, tak. I zwój jeszcze jakiś fajny. Okej. Tutaj nieznani polegli. Groby nieznanych żołnierzy. Dobra, więc to jest jakaś kopalnia, save na sobie tak w razie czego. I pewnie nam się wczyta nowy region, rejon. Nie wiem, czy to jest jakaś kopalnia, w której byliśmy. Patrz, jesteśmy na mapie, zaraz wam pokażę. Jesteśmy tutaj. Ty, a kopalnia jest gdzieś po prawo, co jest? Czy czegoś nie zjebałem? Halo? Ty, kopalnia jest tam w sumie. Myślicie, że to nie tu? Nie, no chyba tu. Czy nie? Może i nie jednak. Może tak? Kurwa, nie wiem. Piwo i szynka. Jeszcze to im okradniemy. Może tu, można wydobywać? Nie można. Ale gówno. Hej, to ty! Kto by pomyślał, że się jeszcze spotkamy? A coś kojarzę. Wygląda na to, że obaj wiemy, jak utrzymać się przy życiu. Jak widzisz, zajmuję się teraz górnictwem. Grims. Ile rudy udało wam się wydobyć? Ale nic już tutaj nie zostało.
Paladyn Markos postanowił zabrać rudę do zamku, ponieważ bezustannie atakowali nas orkowie. Czy chciałbyś opuścić dolinę? Nie, będę dalej zajmował się wydobyciem. Nie pozwolę, by powstrzymało mnie paru zgniłych orków. Miewałem już gorsze problemy. Kiedyś na przykład drążyliśmy tunel w starej kopalni i nagle wdarła się tam woda. Ale to stare dzieje. Kiedyś to było. Jakiś tydzień temu w loży gry chyba. Jak idzie praca? Te skały są cholernie twarde. Czy wiesz, w którą stronę udał się Markos? Nie wybrał najkrótszej drogi. Zamierzał przekroczyć rzekę na jej zamarzniętym odcinku. Planował zatoczyć łuk i dotrzeć do zamku od zachodniej strony. Jasne, jasne. Czyli oni poszli z rudą, ale ostatecznie nie doszli z tą rudą. A jednak cię mam. Czy jak poczekam chwilę, to mi się nie wydobędzie ruda? Chyba nie, co? Kurde, szkoda, bo górnictwo to była moja ulubiona rzecz w Gothic 3. Ulubiona może nie, ale... lubiłem se pokuć w ścianie w Gothicu. Gothic 3 jest też kozacki. Pamiętam, że ja doszedłem gdzieś do miejsc, gdzie było tam śnieg i takie mroźne krainy i sobie mogłeś... Klimatyczny był Gothic 3. Wydaje. Fajny, fajny wydaje mi się, że był Gothic 3. Uuu. A co to za zwój? Wygląda na jakiś kozacki. To było to. Tworzenie szkieletu. Ach, no może być niezłe. To zależy, ile ten szkielet bije tak realnie. A powoli nam się tutaj zwraca inwestycja w zbroję. Ty, ale że to jest tragedia, bo ja mam tak. Nową zbroję, zajebisty amulet za tysiaczka i ja tym chłopom nic, w sensie przychodzi se warg, nie dość, że tym chłopom nic nie robię, no to już swoją drogą. Przychodzi se warg i mnie kurwa one-shotuje, no. No to halo. Na dwa hity, no to... To też nie jest dobre, ale bym se teraz w ligę pograł. Dawno w sumie nie grałem w ligę. No, czyli musimy się chyba udać tam. Ale to dziwnie wygląda. No, koniec z tobą, bestio. YouTuberzy dobrze mówią. Posiadanie kamerki, słuchajcie. Tu też jest zimowa kraina? Nie no, czuję się oskamowany. Co ty gadasz, że to jest zimowa kraina? Tam se w ogóle ktoś śpi. Gdzie mam iść? Halo. Co? Czekaj. Wysyfy? Ty poczekaj, wieżak Sardasa tutaj? Co jest moim tym? Kiedyś zalałem ten słodki napój, mi się tak klei, kurwa. No i dobra, bo teraz to już nie wiem, już nie ogarniam nic za bardzo. Po pierwsze, zimowa kraina, wytyfy. Po drugie, to była tamta kopalnia, mam nadzieję. I te chłopy w ogóle mówił, że szedł przez tego, próbował tędy iść. Więc zgaduję, że... Te martwe ciało tutaj to ten chłop jest. Prawda? Albo i nieprawda. Mam jeszcze podkę, więc na pewno zaraz się... Oj, nie. Tam nie idziemy. No niebezpieczne są tu tereny, a ja mam chujowy zapis i jestem, no to mimo, nie wiem, do kitu jesteśmy. Nie wiem, co ja mam robić, bo nie wiem, chyba powinienem po prostu iść i se pofarmić na jakichś wilkach expa. Tak mi się wydaje, że to jest to, co powinienem porobić, szczerze. Tu jestem strasznym uselessem.
Bo ile dobrze kminię, to te chłopy... Ten chłop, co miał jechać z tym towarem, to on się tu rozbił, tak? Mam nadzieję, że to tu... No. I że te szczury sobie go jedzą właśnie. Dobra, zajebiście. Ciekawe, że nie one-shotet ogólnie. Ale i tak jest nieźle. Trochę lepszy łuk i będziemy z szefami kompletnymi. Będziemy w stanie złonshotować krwiopijce. Uuu, ale przyjdzie se czarny wargi. W sumie nas i tak złonshotuje, więc ja gadam z szefami. Tam coś jeszcze jest. Dobra, save. Schodzimy. Schodzimy? Kurde, nie wiem co tu robić, bo tu nigdy nie byłem ani razu w swoim życiu. I się trochę będę gubił. Nie wiem. Dobra, najpierw zbadajmy co tu się dzieje. Olbrzymi szczur, skazaniec. No to chyba... To chyba nie to co szukałem. Co to? Ruda? Zbryłka rudy. Z bryłki rudy nowe miecze się, fajne miecze się robi, no i oczywiście... Na pewno robiłoby się te miecze lepsze, gdybym poszedł w robienie mieczy. Ale podobno czytałem, że właśnie w tą drogą, gdzie ja poszedłem, to jest najbardziej jakby opłacalna droga. Ogólnie. Rozerwę cię na kawałki! Rabuś. Ci rabusiowi się chyba trochę popierdoliło we łbie, tak mi się coś wydaje. I tam bandycie to w sumie też. To mam cały obóz. Dobra, powiem wam tak. No jesteśmy w miarę w stanie nawet zabić bandytę solo. To jest... Doigrałeś się. Kurwa, ten bandyta jest lepszy. O, man. Stój, śmieciu. Chodź. Dobra, chyba z łuku będzie go lepiej nawet zabić, wydaje mi się. Myk. Stój, śmieciu! Oj, dobra. I te spotka. Szybko. Ta. Mięso. A tak. Tak musimy na bliżej do niego podejść. Zaskoczenie. Dobra, do cipy ten bandyta. Problem jest taki, że jest niewidzialny. Ale... Dobra. Lucik, dawaj lucik. Chyba warf było. Właściwie zużyliśmy, jedyne co zużyliśmy to jedną potkę, więc w porządku. To tam mięsko, więc gites. Swój. Strasznie dużo zwojów dostaliśmy, nie wiem czy... Ta gra jakoś stara nam się zasugerować, że teraz przypsy będą. Bo mam takie wrażenie. Strasznie... Ty, 200 golda. Strasznie dużo tych zwojów jest. Ogólnie. Rabuś. A, nic ciekawego. No, mapę szybko trzeba otworzyć. Nic tu nie ma. Ja się tu będę gubił, będę taki, wiecie, zamotany, ale bo ja tu autentycznie nigdy... Tam coś w ogóle jest w tej zimowej krainie. Idziemy tam? Nie idziemy. Pewnie pójdziemy tam przez misję, znając życie. Jak coś raczej istnieje, to zostało stworzone na potrzeby gry. A jeżeli zostało stworzone na potrzeby gry, to zostało stworzone to do questa. Czyli tak czy siak musimy tam iść, no bo wątpię, żeby twórcy sobie tak rzucili jakąś lokację. W której się nie znajdziemy. No może jakieś pomniejsze rzeczy to jeszcze w stanie zrozumieć jestem, ale raczej takie główne rzeczy to nie wiem czy jestem w stanie sobie pokonać z topielcem. Pokonać topielca. Oj kurwa, obawiam się, że nie hu. Chociaż... Pokaż. Nie wiem co zadaje więcej damage'u szczerze.
Ale wydaje mi się, że tak mogę prawy, lewy klikać i chłop nie zdąży mnie zaatakować za bardzo. Nie, bije mi damage jakiś. Dobra, ciężki przeciwnik ten topielec. Potka. Mięso. Muszę posmażyć te mięsa. Szynka. Mogę coś zebrać z niego? No nie mogę, przecież po co? To jest zamarznięte? Nie. W ogóle! Śnieg spadł. Dzisiaj. Powiem wam, chyba pierwszy raz w życiu widzę taki... No nie, no w życiu nie, ale pierwszy raz od naprawdę długiego czasu widzę śnieg, taki śniego... Dobra, ewakuacja. Śnieg taki śniegowy, w sensie, że wychodzę, bo jak mieszkałem w mieście, to śnieg polegał na tym, że widziałem takie już błoto zmieszane ze śniegiem, właściwie z samego rata, albo taki wydeptany śnieg, co nie? Co nie było, wam powiem, jakieś gigantycznie podniecające, ale teraz jak dzisiaj zobaczyłem śnieg, kozacki jest śnieg, pada się śnieg, no uwielbiam. Piękny, no, aż naprawdę, aż miałem ochotę po prostu patrzeć przez okno cały czas. Aż miałem ochotę wziąć taki ciepły kocyk, okryć się ciepłym kocem, tworzyć sobie nieużywany sweter, taki, który przeleżał w szafie 10 lat, kiedyś go ktoś kupił albo dostałem. Nie wiem, jakieś cioci. Zrobić sobie taką herbatkę z imbirkiem. No, piękne to by było. Ty, bo ja nie wiem ogólnie, którędy mam iść. Cię, tędy już poszedłbym tą drugą drogą, ale tam jest łatwiejsze, wydaje mi się. Dobra, to potka i biegniemy. Ile mam? 17 minut odcinka. Wolne miejsce na dysku to tylko 4,5 GB? Kurwa, niedobrze ty. Znaczy, i tak w sumie ostatni odcinek mówię, że dzisiaj nagrywam, ale... Ty bez kitu, 4,5 GB, tak piszę. Kurde. To znowu, no w sumie każdy odcinek, który nagrywam, słuchajcie, waży 10 GB. No to mam ich 20, to jest 200 giga. No już sporo. Szybko okraść, skazaniec, dobra, ewakuacja, biegniemy. Co tu się kurwa stało się? Jest tu coś ciekawego? A, mieszek, muszę. Tylko żeby nas nie zabili, bo... O, ty, co jest? Pomocy. Markos. Stój, w imię Inosa. Jestem Markos, królewski paladyn. Mów czego chcesz i lepiej a to mów nie jest... prawdę. A to nie jest właśnie to miejsce, w którym ja opowiadałem Lorda Hagena. Jesteś o tym, jak zalałem łazienkę w nocy i posprzątałem dopiero drugiego dnia. To jest chyba ta historia. Przysyła mnie Garond. Kazał mi się dowiedzieć, ile jak rudy nie widzieliście poprzednich odcinków z Gotika, serdecznie polecam. Że musieliśmy przerwać wydobycie z powodu nasilających się ataków orków. Próbowałem dotrzeć do zamku wraz z grupą swoich ludzi, ale tylko ja przeżyłem. Ruda znajduje się w bezpiecznym miejscu. Tylko... Wydobyliśmy 4 skrzynie. Idź zameldować o tym Garondowi. Powiedz mu, że będę bronił tej rudy, dopóki starczy mi sił. Nie wiem jednak, jak długo jeszcze zdołam unikać orków. Powiedz mu, że potrzebuję dobra, wsparcia. Dobra, już mu mówię. Dam mu znać. Normalnie daję, jest tego. Wytrzymam. Dobra, zajebiście. Mógł tu wejść? Zajebiście. Ty, to jest ta ruda? Chyba tak. Stop. O co chodzi? W sensie tu nie ma X-ów. Poka to. My jesteśmy w jakiejś... Bez sensu. Nie rozumiem. W sensie to jest ten chłop, który został wysłany, tak? I nie dotarł. O to chodzi, rozumiem. Lewo. Lewo, prawo. Dobra, zajebiście, bierzemy wszystko. Spierdalamy szybko. Nie ma co. Dzida, bo nam się skończy potka. To nie jest dobra informacja. Wydaje mi się, że tu jest ten tutaj... O kurwa, kufer jest zajebisty. A chuj z tym kufrem. Uciekamy.
Bo mamy tego, nie będę marnować podcast speeda, jest w pizdu warto. Szkoda, że jest noc, to jest też niedobra informacja, szczerze, bo nic nie widzę. Nie wiem, czy w lewo, w prawo, co się kurwa dzieje w ogóle. Podka, podka, mapa. Chyba tu. Spell na światło, szybko. Myk, pod 5. Myk. Dawaj, dawaj. Dobra. Mapa, biegniemy. Nie wiem, czy to jest jakby 5 minut w grze, czy... Nie wiem, na jakiej zasadzie w sumie jest to 5 minut. O, już słyszę, jak mnie gonią, skurwysyny. Zostaw mnie, noju. O kurwa. Gdzie ja się wjebałem? Co tu się dzieje? Łuka, jak ciacia. Zostaw mnie. Dobra. S. Bez potki, bez szans, bez jakiejkolwiek możliwości. Naprawdę, na przebiegnięcie tutaj, no gdzie? I jak? Widzicie, co tu się dzieje? Nie mam czasu mapy otworzyć. Nie mogę nawet, kurwa, bo mnie wilki zajebą, nawet nie wiem, gdzie ja idę. Kurwa, co tu się dzieje? Ło! Ło! Co jest grane? Stop! Jakie życie na krawędzi to było, co jest? Widzieliście to? Wow, zostaw mnie, gnoju. Dobra, chyba jesteśmy. Skąd przybywasz? Jestem tutaj w imieniu Garonda. Dobrze, potrzebujemy nowych rąk do pracy. Nie przybyłem tu pomagać w wydobyciu. Nie? A po co? Kazano mi dowiedzieć się, ile rudy zdołaliście wydobyć. Moje zadanie polega na wydobywaniu rudy i chronieniu naszych zapasów. Do tego potrzebuję ludzi. Jesteś sługą Inosa, a zatem musisz słuchać moich poleceń. Ale ja otrzymałem już rozkazy i to od Garonda. I wypełnisz je, ale dopiero po tym, jak cię odprawię. Od tej chwili odzywasz się tylko po to, żeby zapytać, co mogę dla pana zrobić, jasne? Co mogę dla ciebie zrobić? Horda zębaczy już od dawna grasuje w tej okolicy. Ostatnio krążą dookoła naszego obozu, jakby czekając na okazję do ataku. Nie wiem dokładnie, o co może im chodzić, ale dopóki tu są, w obozie nie zapanuje spokój. Najwięcej problemów sprawia Fed. Nie dość, że sam jest śmiertelnie przerażony, to jeszcze rozsiewa panikę wśród pozostałych skazańców. Bilgot też się do niczego nie nadaje. Tengron co prawda potrafi walczyć, ale brakuje mu sprytu. Chcę, żebyś znalazł te bestie i zabił je. Tylko ty możesz podjąć się tego zadania. Jak tam morale twoich ludzi? Naprawdę chcesz wiedzieć? Są tak przerażeni, że w ogóle nie nadają się do pracy. Załatw jakoś ten problem z zębaczami, albo czekają nas poważne kłopoty. Pocałuj mnie w dupę. I co to na to powiesz? No, w ogóle 17 minut, zostało mi 3 GB. Dobrze, że sobie włączyłem tego, statystyki. Tak mi pokazuje, ile mi zostało minut, ile wykorzystuję. O kurwa, co jest grane? Co tu się dzieje? Ale... Zajebiście. Dobra, pora. No kurwa, został mnie. Dobra decyzja. No to zaraz chyba nie dojdziemy do... Hej, skąd przeszedłeś? Może z zamku? Chyba nie dojdziemy już do następnej kopalni. Tak, przyszedłem z zamku. A co? Jak wygląda sytuacja? Nie lepiej niż tu. Orkowie nadal tam są, jeśli o to pytasz. Cholera, nigdzie nie jesteś bezpieczny. Coś ci powiem. Gdybym nie był tak przerażony, już dawno bym się stąd zmył. A co tu właściwie robisz? Ha, robię tu za chłopca na posyłki. Zanieś to tam, miej na oku zębacze, Bilgot chodź tu, Bilgot idź tam. Mogłem zostać w domu z moją starą. Tam było tak samo, ale mogłem przynajmniej porządnie zjeść. A teraz jestem ostatnim niedobitkiem z kontyngentu przydzielonego do Fayeta. Skąd miałem wiedzieć, że ta ekspedycja nie wróci? Mój kumpel Olaf ulotnił się. Może jemu się udało. Co wiesz o zębaczach? A czemu chcesz to wiedzieć? Tylko nie mów, że jesteś po prostu ciekawy. Zamierzam zapolować na te zębacze.
Nie to zamiast, szaleństwo. Nie. Obserwowałem je. To krwiożercze bestie. No to powiedz mi, co o nich wiesz? Mógłbym ci pomóc, ale pod jednym warunkiem. Czego chcesz? Jeśli uda ci się pozabijać zębacze, to mnie stąd wyciągniesz. Nie wytrzymam tu dłużej. Rozmawiałeś z Fedem? Ten facet to kompletny wrak. Nie chcę skończyć jak on. Z Fedem? Nie gadałem. Powiedz mi, co wiesz. Wtedy cię stąd zabiorę. Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. No to słuchaj, dość długo obserwowałem zębacze. Są bardzo sprytne i jakoś się porozumiewają. Nigdy nie chodzą same, atakują całym stadem. Ale jest coś jeszcze. Wśród nich jest jakiś inny jaszczur. Rzadko się pokazuje, ale go widziałem. Inne zębacze pochylają łby, kiedy przechodzi, ale ciągle go obserwują. Dopóki ten jeden się nie ruszy, reszta też nie. Gdzie znajdę to cholerne bydle? Widziałem go koło schodów prowadzących do starej wieży strażniczej. Świetnie. Chyba zrozumiałem. Dziękuję. Pamiętaj, dałeś mi słowo. Tak. Dobra, moi drodzy. Będziemy tutaj kończyć dzisiejszy odcinek. Chciałbym sobie jeszcze pogadać, ale... No nie mam miejsca na dysku, no. Co zrobić? A, poczekajcie, mam miejsce na dysku. Tylko muszę zastosować... Poczekajcie, dajcie mi chwilę w sumie. No mogę przerwać odcinek, zatrzymać odcinek. To jeszcze nie kończymy, gdzie tam? Halo, witam wszystkich z powrotem, to ja, Cechu. Opróżniłem tak zwany kosz i zwolniło mi się w sumie miejsce. Mi się przypomniało, że... Halo, Gothic? No, czy jeszcze nie kontynuujemy, sobie dokończymy tutaj rozmawianie. To misję z tym obozem jednym skończymy. Bo tu się okazuje, że... Z tym gadaliśmy, tu się okazuje, że kurde, strasznie tu jest... Ty, w ogóle Gothic, teraz sobie to uświadomiłem. Zajebiście rozbudowana gra, ty. No, jest masę postaci, masę rzeczy do robienia, gigantyczna ilość questów. No, Gothic jest bardzo rozbudowaną grą. I możesz iść tak, w magię, możesz sobie wybrać. Kurde, to jest Gothic 2, to jest fajna gra. Jest fajna gra. I przyjemnie się gra. Zajebiście ogólnie. Prawo, lewo, lewo, prawo. Prawo, lewo, lewo, prawo. Mam nadzieję, że mam wytrych jeszcze. No nie chce mi się wczytywać. Zawsze. Muszę pamiętać, ile mam wytrych. O, 11. Wyjebane. Tylko muszę pamiętać, że mam faktycznie 11 wydrych. Dobra, skazaniec. Tutaj nie. Tenegon. Jergan. Okej. Tu jakieś groby. Tutaj... To są te zębacze? Chyba tak. Tak? To one? Jedna bestia mniej. Już je pokonałem? Jestem ciekaw. Chciałem pokonałem zębacze. Nie, chyba nie o te zębacze do końca chodziło. Dobra. Pogadajmy sobie z Jergenem. Tam Jurgen. Może jak tego? Jerganem. Co tutaj robisz? Jestem zwiadowcą. Przemierzam kraj. Zębacze nie ułatwiają mi jednak zadania. To dobry czas, żeby zdobyć kilka trofeów, zakładając, że wiesz, co robić. Możesz mnie tego nauczyć? Mogę ci pokazać, jak zdjąć z tych stworów pazury, kiedy już będą martwe. Cała górnicza dolina aż roi się od orków. Niezależnie od tego, dokąd zmierzasz, to nie będzie majówka. Nie wiem, czy się opłaca naukę... Cała górnicza... Naukę tych pazurów wróć, i tak dalej. Kiedy nabierz... Wydaje mi się, że niekoniecznie. Czy może powinniśmy zainwestować naprawdę w tą zręczność, żeby ten damage zwiększyć bez tragedii. Niech Inos będzie z tobą. Przynosisz wieści z zamku? Czy w końcu przybędą posiłki? Nie przychodzę z wieściami, przychodzę po wieści.
W takim razie porozmawiaj z Fayetem. On tutaj dowodzi. Jeśli będziesz miał jakieś wieści z zamku, natychmiast przyjdź z nimi do mnie. Ja w sprawie informacji. Tak. Jak wygląda sytuacja w zamku? Jest oblegany przez orków i wciąż narażony na ataki smoków. Cholera. Mam nadzieję, że chłopcy wytrzymają. Sporo w ogóle tu paladynów. Posłuchaj. Na zamku stacjonuje mój przyjaciel. Ma na imię Udar. Znamy się od dawna. Walczyliśmy ramię w ramię w niejednej bitwie. Chcę, byś zaniósł mu ten pierścień. Niech go dla mnie przechowa. Przekaż mu, że odbiorę pierścień, gdy wrócę. Żaden problem. Kiedy tylko dotrę do zamku, przekażę pierścień Udarowi. Wspaniale. Magia pierścienia doda Udarowi sił. I nie zapomnij mu powiedzieć, że odbiorę pierścień, kiedy będę w zamku. Dobra, dobra. Przydałaby mi się twoja pomoc. Fayet chce, bym zapolował na zębaczy i... Przyjmuję rozkazy jedynie od Fayeta. One zaś są jednoznaczne. Mam bronić kopalni. To właśnie robię. Może ktoś inny zechce ci pomóc. No to chyba co? Jak wygląda wasza sytuacja? Jesteśmy otoczeni przez potwory. Wydobycie rudy idzie bardzo słabo. Co gorsza, straciliśmy wielu dobrych ludzi. Nie wiem, jak długo uda nam się utrzymać, ale nie poddamy się. Dobra, super, super, super. Dzięki, dzięki. Co tu się dzieje? Nie znam. Fed. Hej, ty! Czego ode mnie? Ale blady chłop. Co? Nigdzie nie idę. Spokojnie, odpręż się. Nikt nie wymaga od ciebie, żebyś się stąd ruszał. Chwała Inosowi. Wiesz, przez ostatnie kilka dni wielu naszych ludzi opuściło obóz i żaden z nich nie wrócił. Wszyscy zostali pożarci przez zębacze, ale nie ja. Ja zostanę tutaj, dopóki to wszystko się nie skończy. Co wiesz o zębaczach? Bilgot obserwuje je przez całą noc. Kilka z nich jest na dole, w stawie obok mrocznej wieży. Inne czają ciekawe, się na górze. Ciekawe, co jest wieży Sardasa. Czekają, Sardas? Aż będziemy wyczerpani. Wtedy staniemy się łatwym łupem. Czy będzie po prostu pusta? Znaleźliśmy się w pułapce. Może jakieś zajebiste rzeczy. Wkrótce zaatakują obóz i pożrą nas wszystkich. Rozumiem. Rozumiem. Wszystko w porządku? Wszędzie dookoła czają się zębacze. Potrafisz je wyczuć? Ja potrafię. No, czuję Fed, psycha... smród. Psycha Feda poszła kurwa spać. Nie jest dobrze. Dobra, ja też bym w ogóle... też bym w sumie poszedł spać, bo jest pizdy ciemno, ale wydaje mi się, że oni tu nie mają łóżka za bardzo. Nie wygląda na to, by dysponowali łóżkiem. Potrzebowałbym pomocy od kogoś, a nikt mi tu nie chce pomóc. Z tymi zębaczami. Dobra, potrzebujemy tak. Pochodnie. Potkę na życie. Pyk. Zrobić save'a i skasować zębaczy. Tak jest jeszcze plan na dzisiaj, bo już nie zdążę, jest 33 minuty, więc jedyne co bym doszedł to do następnej kopalni i właściwie tak skończę odcinek. A tak, w sensie, bo zębacze musimy zabić, chyba że odpuścimy zębacze i idziemy do kopalni, bo... Ty, a my jesteśmy koło tej wieży, tak? No to możemy tam zajrzeć w sumie. Się co nam... Kurwa, no nie wiedziałem, że to tak działa, stop, oddawaj mi pochodnie. Mogę po prostu ją podnieść? Czy to Gothic 2 jest? Oczywiście, że nie mogę podnieść tej pochodni. Tu są jakieś bagna, pewnie zaraz mi coś kurwa zje. Magienne ziele. Magienne ziele. Nic nie widzę. To jest największy problem. Że po prostu nic nie widzę. A jest wodospad. Bagienne ziele. Obawiam się, że tu, bo tu są, z tego co pamiętam, na pewno wiem, że gdzieś były węże błotne. Czy wąż rzeczny? Nie no, błotny chyba, nie? Ale...
Łącz rzeczny, tu jest niebezpieczny. Ale to... O, proszę cię, bezimienny, proszę. Proszę. Proszę cię, bezi. Dlaczego ty musisz mi to kurwa robić? Wyjść se na ląd, gites. No więc wiem, że takie giga węże są, a to nie wiem, czy to nie były w jedynce. Już nie pamiętam. Może były w jedynce, ale po prostu się z nim nie biłem. A była tak zwana pusia posiadana. Leki, orkowy topór, kość. Okej. Okay. Tu jest ta... posąg Beliara, kliknąć ogólnie. Aha. Ale co? Myślałem, że będziemy mogli się pomodlić. Dostajemy z tego jakieś benefity. A tu kwas. Dobra, idziemy zabić zębacza i kończymy dzisiejszy odcinek. No muszę jeszcze porobić kilka rzeczy, ponadto dopiero wstałem. Taki odcinek, odcinki na Spartana. Zawsze lubię nagrać 1-2 odcinki. A wiecie co? Albo nie, w sumie to nie. Bo jak mam walczyć z zębaczami, to może palenie bagiennego ziela to nie jest najlepszy pomysł przed walką. Może nie jest, no. Dobra, czy o te zębacze chodzi? Nie wiem. W ogóle szkoda, że nic nie widać. Tam do góry coś jest, tam poszedany. Ciężko jest. Dobra. Czy to o te zębacze chodzi? Pomocy. Jedna bestia mniej. A, to w sumie od razu pogadamy, czy o te zębacze chodziło. Mission complete? Naprawdę chcesz wiedzieć? Załatw jakoś ten problem. No to nie, to jest zębacze. To które zębacze? Tu już nie ma zębaczy. Nie no, on jakieś pierdoły gada. Ja to nie jest miejsce z Ulumulu? Mi się coś tak kojarzy, że to jest miejsce z Ulumulu. To nie jest wieżak Sardasa. Najgorsze jest, że nic nie widzę, ale to dobra, to już tak idziemy w sumie, tak że a tam jest wieżak Sardasa. Idziemy sobie, żeby pochodzić, tu widzę jakieś jaszczury, dobra, pierdolę to. Idziemy do nowej kopalni jednak. Znaczy do nowej kopalni, w sensie, że nie wiem, czy to jest nowa kopalnia, czy stara kopalnia, do kopalni, ale nowa, bo... Nawet, z czego ja się tłumaczę, po prostu idziemy do kopalni. Tutaj? Chyba tędy? Coś? Tędy? Nie tędy. Tędy, ale górą. Czyli tu, tak? A chyba... A może tam... Kurwa, nie wiem w sumie, którędy. Dobra, chodźmy tędy. Zapiszę. Chodźmy tędy, dojdziemy sobie jeszcze do nowej kopalni i będziemy kończyć. No, coś tam się świeci. To tu, halo? No, kurde, wam powiem. Tu? Wygląda na to, że tu i w lewo. Trochę mi to śmierdzi. Ale dobra. Kliki są dość szybkie. No to wygląda, że tu jest to. Prawda? Siema! Tak, zajebiście. Mamy to. Ty, ale martwej paladyni, co jest? O nie, o kurwa, ewaku, oj.
ja żartowałem, tragedia jest, kurwa. Co jest? Wszyscy martwi są. Ja myślałem, ja tu liczyłem na pomoc. Ty, to w sumie może mieli coś ciekawego przy sobie. Nigdy nie wiadomo. Co tam mieliście, paladyni? Przy sobie, za ciekawo. Skórzany mięsek, proszę bardzo. Już jesteśmy na plus. Dobra, moi drodzy. Dziękuję bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Przypominam o łapkach w górę, o komentarzach, o subskrypcjach, o tym, że na dole znajduje się link do mojego drugiego kanału oraz Instagrama. Serdecznie zapraszam. Życzę wam, moi drodzy, miłego dnia oraz miłej nocy. Widzimy się codziennie o godzinie 15, 16, ale różnie, o różnych godzinach, ale w każdym razie codziennie. Dołącz do nas, trzymaj się ciepło, do zobaczenia. Zepsułem, bo powinno być do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć.